piasty, czyli też mamy tradycji tatek czerwony, marchytanka, celerimus, tatek biały. Do kolejnego biegu 36 przygotuje się Lucrecja Paweta, tatacy czerwony. Now is race number 35. Now is race number 35. W biegu 35 widzimy cykułkę w czakraku czerwonym i markie tamty w czakraku białym. Za chwilę bieg 36 będzie to bieg solo Lucrecji Paweta. I na tym zakończymy pierwszą połowę, pierwszą część naszych dzisiejszych wyścigów. Przerwie po 10-minutowej przerwie odbędą się biegi pożegnalne i biegi licencyjne solo. Która robi pożegnanie toru, puścić jako sparring partner dla Lucrecji, będzie jeden bieg mniej. Oczywiście. A ona przecież sobie bez praca. Niech ogłosi Jola. No, dobra. I proszę Państwa, cykuta i markietanka na parkurze, cykuta, czatrak czerwony, markietanka, czatrak biały. I proszę Państwa, za chwilę zobaczymy bieg Lucrecji Paweta w czatraku czerwonym i Łochyni Celerimus, która również żegna dzisiaj tor wyścigowy. Łochyna Celerimus urodziła się 28 lutego 2000 roku. Karierę rozpoczęła w wieku 2 lat i od tej pory zawsze znajdowała się w czołówce. Kilkakrotnie zajęła drugie miejsce, zdobyła też wniosek CCC. Wspaniale pracująca w klubach tak. Spokojna, doskonała nauczycielka, biegająca z wielkim oddaniem. Nieraz uczyła pięknych klasach. Matka doskonale biegających dzieci, które zobaczymy na dzisiejszym postingu, w tym mistrzów Polski. Myślę, że już widzieliśmy piękne dzieci Łochyni Celerimus, a za chwilę zobaczymy Łochynię Celerimus w biegu pożegnalnym i Lucrecję Paweta z czapraku czerwonym. Będzie to ostatni bieg pierwszej tury, po tym zaprosimy.